Hej, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam gościa i jest ze mną Maja. Hej! Będziemy razem nagrywać Not My Arms Challenge. Na pewno wiecie, na czym to polega. Maja mnie będzie malowała i nie będzie widziała mojej twarzy. Mam nadzieję, że będzie dużo śmiechu. Jeżeli chcecie więcej filmików z Mają, jak Wam się ten spodoba, to dawajcie łapki w górę, komentujcie. No i jeżeli jesteście ciekawi, jak nam wyjdzie nasz super make-up, to zapraszam do oglądania. Tak w ogóle to jestem bez make-upu, także wiem, wyglądam jak strasiedło, ale może jak Maja mnie pomaluje, to będę strasznie wyglądała. Także zaczynam nasz piękny make-up. Oczywiście to będzie make-up na imprezę. Także wiecie, wystrzałowy, oczywiście mocniejszy. Zaczynamy od podkładu. Dokładnie od kremu BB Under 20. Nakładam trochę podkładu. Trochę więcej. I teraz będziemy... Muszę sobie odgarnąć włosy, bo mi wchodzą do buzi. Odgarnąć włosy, tak. Dobrze. I teraz będziemy oczywiście nakładać podkład. Tak, tu mam twarz, tak, dobrze? I teraz ładnie to rozprowadzamy, klepujemy. Ładnie to rozprowadzamy, tak, po policzkach, nosek też, pod noskę. No, no tak, na usta troszkę, na usta nie, możemy oszczędzić usta. Czoło, oczywiście trzeba to sobie zakryć. Trzeba teraz jeszcze wklepać ładnie. O, super, super. Już jest chyba prawie wklepane. Trzeba to bardziej pociągnąć na brodę, tak, tak, żeby się nie odznaczało bardzo. Otwieramy, tak, podkład. I teraz będziemy ładnie, żeby mi się nie świeciło. O tak, super, nawet na usta możemy to dać. Wiecie, to będzie taki bardziej naturalniejszy wygląd. Jeszcze czoło. Będzie świetny look imprezowy, mówię Wam. To jest taki świetny tutorial, na pewno możecie potem z niego skorzystać. Teraz przyszedł czas na cienie. Także zamykamy oczy i delikatnie rozprowadzamy po powiece. Najpierw jeden kolor, potem drugi. I oczywiście to razem blendujemy. Jak najlepiej umiemy. O tak, tak. Jak widzicie, wygląda świetnie. O kurczę, wypadł mi pędzelek, ale to nic, jest tu na dole tutaj. Zaraz po niego sięgnę, zaraz po niego sięgnę. O, mam, złapałam. To nic, jak się wyjedzie poza powiekę, to będzie taki bardziej, wiecie, bardziej profesjonalny look. Taki festiwalowy, można nawet jeszcze na brew dać. Wiecie, to będzie takie... Będziemy się tak bardziej odznaczać wtedy. Teraz pewnie przyszedł czas na eyeliner. Oj, coś ciężko się otwiera, ale chyba dam radę. Dam radę. Pójdzie, pójdzie. Powolutku, powolutku. Oj, chyba mam za bardzo z podkładu ręce tłuste i dlatego coś nie pójdzie, ale już prawie. Mam za mało siły, pomocy. O, udało się. Udało się i teraz będziemy robić piękne, długie kreski, profesjonalne. Oczywiście koło brwi najpierw zaczynamy, tak się zaczyna zawsze. I teraz trochę na powiekę, trochę z prawej strony, trochę z lewej strony. Oczywiście tak. Z prawej strony było koło brwi, z lewej strony pod powieką. To będzie takie bardziej oryginalne. Widzicie, to się prezentuje jak na razie świetnie pewnie. I teraz przyszedł czas na konturowanie twarzy. Zaczynamy od bronzera. O tak, robimy taki fajny łuk. Troszkę tak rozprowadzamy. Nie musimy się przejmować, jak nam, wiecie, wyjedzie trochę na brodę. No, skurczę. W sumie można po całej twarzy tym pojeździć i nic się nie stanie złego.
to jeszcze tutaj trzeba dopracować z lewej strony, proszę Państwa. Trochę po włosach, trochę po brodzie. Tak, teraz przyszedł czas na róż. Róż trochę bardziej na policzki. O tak, musimy sobie dobrze wyznaczyć miejsca, na które można aplikować. Można też pod nos, na usta, wszędzie dosłownie. Teraz oczywiście najważniejsza rzecz, czyli brwi. Musimy najpierw tutaj zlokalizować brwi. I potem ładnie je podkreślić. O tak, zaczynamy podkreślanie. Wiecie, możemy zrobić jedna goryla, wtedy to już w ogóle look będzie bardziej profesjonalny, bo teraz ogólnie takie brwi są mega modne. Kwadratowe, tak możemy trochę wyjechać, możemy je powiększyć, brwi są gotowe. Także teraz przyszedł czas na tusz, musimy najpierw odkręcić, to podwinąć rękawy, bo to się zrobiło gorąco. O tak, i teraz trzeba troszkę podkreślić łódku, tak żeby sobie nie uszkodzić przy okazji oka. Powolutku, tak, tak, trzeba trochę po powietrze też nadać temu makijażowi takiego lepszego błysku, tak. I teraz usta. Oczywiście to jest imprezowy look, więc musi być ciemna szminka, tak żeby wszystko ładnie współgrało. I teraz właśnie musimy trochę wyczaić, gdzie są usta, tak na początku troszkę pod ustami, może wiecie, musimy je powiększyć, na Kylie Jenner. O tak, tak, dokładnie, tak, wiecie. Teraz musimy zrobić tak. I jeszcze możemy zrobić tak połączenie dwóch szminek. Więc teraz dajemy jeszcze drugą szminkę na dolną wargę. I tak, na dolną wargę. I teraz troszkę na zęby, kurde, też. Oczywiście. Wszystko ładnie. O tak robimy. I nasz look jest gotowy. Myślę, że możecie skorzystać z tego tutorialu. Wyglądam oczywiście wystrzałowo, idealnie na imprezę. Wiecie, na pewno poderwę jakiegoś chłopaka, oczywiście. Także możecie z tego korzystać. Myślę, że ten look jest dla każdego i z pewnością sobie poradzicie z tym w domu. No. Także tak wygląda makijaż wykonany przez Maję. Myślę, że się każdemu spodobał. Maja, wykonałaś świetną robotę. Pokaż się tutaj jeszcze na koniec. I Wam się na pewno spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie. Jeżeli chcecie więcej filmików z Mają, to koniecznie dawajcie znać w komentarzach. Myślę, że na pewno będziecie chcieli. I na pewno jeszcze nagrałem jakiś filmik. Oczywiście, może następnym razem to ja będę malować Maję. Także dawajcie znać w komentarzach, jeżeli chcecie więcej filmików z Mają. Wpadajcie na nasze social media. Oczywiście do Mai wszystkie social media też będą w opisie. Także zapraszam serdecznie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!